szokujący rekord w Japonii. Japonia. Rekordowa liczba samobójstw wśród dzieci. 415 samobójstw wśród dzieci i młodzieży odnotowano w ostatnim roku szkolnym w Japonii, przekazało tamtejsze Ministerstwo Edukacji. W porównaniu z rokiem 2020, to wzrost o 31%. Wśród przyczyn większej liczby samobójstw autorzy raportu wskazują problemy rodzinne uczniów, niesatysfakcjonujące wyniki w nauce, choroby oraz złe relacje z rówieśnikami. W przypadku ponad połowy samobójstw nie dało się jednak określić przyczyny, podaje japoński nadawca publiczny NHK. Wpływ pandemii? Wyniki raportu pokazują, że pandemia miała wpływ na wzrost przypadków samobójstw, przyznaje w rozmowie z NHK Eguch Jarinhika z działu zajmującego się kwestiami dzieci i młodzieży w japońskim Ministerstwie Edukacji. Dodał, że ministerstwo chce promować działania i środki ułatwiające ludziom znalezienie pomocy oraz umożliwiające dzieciom kontynuację nauki, kiedy nie mogą chodzić do szkoły. Nie jest jasne, jak wielki wpływ na skalę samobójstw miał trwający w Japonii od marca do maja 2020 roku lockdown, w czasie którego zamknięto szkoły podstawowe i średnie. Według raportu 30 tysięcy uczniów opuściło co najmniej 30 dni zajęć z obawy przed zakażeniem koronawirusem.